Okres pandemii jest szczególnie dotkliwy dla branży usługowej. Nakładane restrykcje powodują, że przyszłość wielu firm jest niepewna. Sprawdzaliśmy, jak sobie radzą lokalni przedsiębiorcy w tych trudnych czasach. Spadek obrotów nie oznacza jednak spadku kosztów prowadzenia działalności. Dla wielu przedsiębiorców każdy kolejny dzień staje się walką o przetrwanie. Na przełomie ostatniego tygodnia, półtora, rzeczywiście zauważyłem spadek klientów, w szczególności tych klientów, którzy przychodzą zjeść na miejscu. No, najzwyczajniej w świecie ludzie boją się przychodzić do restauracji. Jeżeli chodzi o klientów, którzy kupują dania na wynos czy na dowóz, są, ale również w dużo mniejszej ilości niż do tej pory. Pani Elżbieta prowadzi salon kosmetyczno-fryzjerski. Świadczone usługi wymagają bliskiego kontaktu z klientem. Właścicielka obawia się o zdrowie własne i pracowników, dlatego w salonie stosowane są podwyższone środki ostrożności. Klienci u nas nie czekają w kolejce, są umawiani tylko telefonicznie, na godziny, są obsługiwani indywidualnie. Po drugie, przyjmujemy od klientów deklaracje zdrowotności. Każdego roku w okresie jesienno-zimowym branża beauty odnotowuje spadek przychodów. Gdyby zapadła kolejna decyzja o zamknięciu zakładów fryzjerskich i kosmetycznych, wiele z nich nigdy nie powróciłoby na rynek. Klientów jest trochę mniej z racji tego, że jest jesień. Zawsze jesienią mamy nieco mniej klientów. Myślę, że to nie ma związku z COVID-em, tylko po prostu z jesienią. Chociaż teraz przed wszystkimi świętymi klienci chcą jednak zrobić sobie fryzury, chcą być obsłużeni, przyspieszają tutaj na ścieżkę do nas, ponieważ obawiają się strefy czerwonej, że mogą nas znowu wyłączyć z działalności. Nagłe wyhamowanie gospodarki odbija się na większości przedsiębiorców. Skutki obostrzeń w handlu i usługach odczuwają zarówno małe, jak i duże firmy. Przedsiębiorcy już liczą straty i myślą, jak nie wpaść w spiralę zadłużenia.